Ważne też, dziękujemy wszystkim partnerom, wszystkim sponsorom naszego klubu, dzięki któremu nasz klub może funkcjonować, rozgrywać swoje mecze na poziomie trzeciej ligi. Tutaj na naszym stadionie jeszcze raz dziękujemy wszystkim sponsorom, a ich wymienię w późniejszym czasie. I oba zespoły wychodzą już na murawę naszego stadionu. Przywitajmy oklaskami obie drużyny. Wygra lepszy. Nasta minuta spotkania i gol dla naszych gości, autorem bramki oznaczony z numerem 26 Łukasz Piszczek. I od minuty 18 MKS przegrywa 0-1. Do podstawowego czasu gry doliczona co najmniej jedna. Szósta minuta spotkania i druga bramka dla naszych gości, a jej autorem z numerem 28 Jacek Wuwer. Panowie, co wam się stało? Pierwsze trafienie dla naszej drużyny w tym spotkaniu w 59 minucie. Pewnie wyegzekwował rzutka. Yes!
Nie mamy wyrównania, 65 minuta, 2-2. Gonimy i jedziemy dalej MKS. Zmiana zawodnika w naszym zespole. Boisko opuszcza kapitan naszej drużyny, oznaczony numerem 23. Przez cały sezon tych najwierniejszym kibicom, którzy są zawsze tutaj z nami, i tam chłopakom od strony basenu Arkowi i Szwagrowi, i bardzo zachęcamy do ich śledzenia. I jeszcze raz wielkie dzięki za cały ten sezon. Do zobaczenia i usłyszenia.